Witajcie, śmiałkowie. A czekaj. Może jeszcze nie, wita, nie, nie, nie witajcie, bo. A, jest włączony. Dobra. Witajcie, śmiałkowie. Po raz kolejny pora zapuścić się do najbardziej obskurnych, nieprzyjaznych i zapomnianych przez wszystkie normalne dusze zakątków. Pomijany przez dziennikarzy muzycznych, prominentnych, młodzieżowych magazynów. Pora, abyśmy zeszli dzisiaj. Wy? Czeluście internetu. Rok temu zapuszczaliśmy się na portal Rate Your Music, żeby zobaczyć, jakie albumy według tego portalu i osób, które tam głosowały, są najgorszymi albumami black metalowymi. Pierwsze miejsce, polski akcent. Jeśli chcecie wiedzieć, o co chodzi, sprawdźcie ten odcinek, wyświetla się gdzieś tutaj lub link w opisie. A tym razem? Tym razem przyjrzymy się najgorszym albumom metalowym wydanym w mijającym już 2021 roku według użytkowników właśnie ponownie Rate Your Music. Czyli selekcja jest prosta, przygotowujemy sobie listę, wybieramy jako gatunek metal bez ograniczenia się co do podgatunków. No i lecimy od najniższych ocen. Chyba ponownie przedstawimy po prostu dychę najciekawszą. To może przyjmijmy właśnie od 100 ocen. Minimum 100 recenzji, tak. Na miejscu 10 Ministry z wydanym 1 października Moral Hygiene. Z oceną 2,84 przy ponad 250 recenzjach to nie jest wcale chyba zły wynik, jak na tę stronę. Nie słuchałem tego albumu, słuchałem chyba dwóch singli, ale też spotkałem się z opiniami, że jest lepiej niż było w przeciągu ostatnich lat, więc wiecie. Wiesz, nie jest to wysoko zawieszona poprzeczka, jeśli chodzi o ostatnie lata Ministry, niestety. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, ale problemu z zejściem nie mieli, bo przychodzili ponownie legenda nu metalu, miejsce 9. Limp Bizkit Still Sucks. No, wygląda na to, że faktycznie Still Sucks, skoro załapali się tutaj do tej niechlubnej dychy. I tutaj już mamy tą średnią dużo bardziej miarodajną, to jest prawie 1700 ocen. No, my robiliśmy listening party tego albumu na naszym Discordzie. Powiedz, zwracałeś do niego, do któregoś kawałka po nie. tym, gdy... Wydaje mi się, że to jest po prostu pewien symbol, że to są już ostatnie podrygi starej ostrygi, jeśli chodzi o tą pierwszą falę no metalu, bo teraz oczywiście powracają artyści, którzy ten gatunek traktują zupełnie inaczej i faktycznie na ich tle Limp Bizkit jest już bardzo zespołem, który trąci myszką, jak to się mówi. Jeśli chodzi o przesłanie, jeśli chodzi o estetykę, no, tak czy inaczej, miejsce 8. Sepultura. Sepultura. I Sepultura. Z płytą Sepulquatra. 2,73 to ponownie nie jest zły wynik. To jest wynik powyżej średniej. W sumie Limp Bizkit też mieli wynik poniżej średniej. Album nagrany w trakcie internetowych sesji, na żywo z udziałem innych muzyków. Jest to jakaś pewnie pamiątka po tej erze, która mam nadzieję no, jak najszybciej się zakończy. Miejsce 7. Evanescence. Jestem zaskoczony, że już istnieje w roku 2021, szczerze mówiąc. Na miejscu 6 I Hate God z A History of Nomadic Behavior. 2,78. To nie jest zły. Zła płyta. To nie jest zły album. Jest generyczny, jest bardzo taki tradycyjny, jeśli chodzi o I Hate God. Na miejscu 5 No Other Gods Before Me od Agent Steel. Gods. Reflektory rozpalone, ale no... Wyobraźnia chyba nie została rozpalona po tym albumie. Najgorszy gatunek na świecie, czyli US Power Metal, sorry. Takie są fakty. Aggressive Political Rhythmic Science Fiction. Właśnie, a przypomniały mi się utwory Kida Rocka teraz, dobra. Ale to na 4 miejscu, o! Różni artyści z płytą na Metallica Blacklist, może nie z płytą, ale z projektem. Przypomnijmy, Metallica Blacklist to wydawnictwo, na które Metallica zaprosiła rozmaitych artystów z najróżniejszych baniek muzycznych, od hip-hopu poprzez country, pop, elektronikę,
aż po jakieś mroczniejsze zakątki rocka, aby uczcić po prostu wydanie czarnego albumu. Trudno chyba ten album w ogóle oceniać tak no, jako album, bo nikt normalny nie będzie tego chyba w całości słuchał cały czas, tylko zrobi sobie z tego własną playlistę, no bo jeśli jesteście w stanie słuchać 10 wersji Nothing Else Matter pod rząd, to jestem pełen podziwu. Ale co się ceni na pewno, jeśli chodzi o Metallicę, że wybrali do tego niejakich starych pierników, zaprosili The Chats. Metallica zaprosiła, ale też Rinę Sawayamę odnośnie tej fali nowego metalu. Jest Saint Pap. Vincent, są Royal Blood, jest Corey Taylor, ale też Cage the Elephant, czy kto tu jeszcze? Miley Cyrus, Phoebe Bridgers. No naprawdę bardzo, bardzo duży przekrój. Mnie dosyć mocno rozczarował Ghost, po którym sobie wiele obiecywałem i którego albumu po prostu nowego się już nie mogę doczekać. Może to dlatego, ale poza tym, no właśnie The Chance, te wersje Holy Land Now, akurat bardzo fajne. Czy to, myślę, jest po prostu wholesome projekt i tak. Nie wiem, ja bym go nie oceniał jako całości, bo jak oceniać jako całość album, na którym cztery wersje Nothing Else Matters są zaraz jedna po drugiej? No nie da się, nie da się. No i przede wszystkim jeszcze raz wielkie propsy dla Metallica za to, że swoim starszym fanom pokazują też nowych, świetnych, świeżych artystów. Dobra, zbliżamy się do podium i na miejscu trzecim Architects for Those That Wish to Exist. No to jest album, który zawiódł starszych fanów. Zawiódł tak. Tą publikę, która z nimi jest od dawna. Ja nie mam żadnego emocjonalnego kontekstu też nabudowanego z Architects. Mi ta płyta po prostu przeciała przez głowę, była okej. Okay. Nie chciało mi się do niej wracać, bo za alternative metal / metalcore no nie przypadam. Nie jest to muzyka, którą sam sobie zapodaję poza kilkoma wyjątkami. No ale ponownie nie jest to spektakularnie zła płyta. Widać tutaj te zawiedzione oczekiwania jednak, bo faktycznie przy ponad 1000 ocen zaledwie 2,53 no to jest wynik średni. W podrygach do słabego. Na drugim miejscu Atreyu. Kakrydl-dy. Na pierwszym miejscu muzyka ostrzejsza, twardsza, mocniejsza niż zespół Nails. A to jest w sumie osiągnięcie. To jest tak, brzmienie ostre jak miecz krzyżowca. Delusional Blasphemies Destroyed się nazywa płyta właśnie zespołu Tougher Than Nails. Na okładce widzimy krzyżowca, szkieleta, który depcze wrogów i tak, to jest chyba tarcza z tęczową flagą ich. Co queerowe minotaury, które atakują krzyżowca? Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi, zwłaszcza, że gatunek to jest brutal death metal / cybergrind, więc tutaj już w przypadku tego nie możesz powiedzieć, że ocena jest dosyć średnia, bo to jest 0,73. Ktoś się postarał tutaj bardzo, żeby dostać taką ocenę. Ja myślę, że musimy posłuchać. Musimy posłuchać i ja bym też poczytał teksty. Tagi to były m.in. Noisy, Christian, Repetitive, więc Road Dance, Death, Atonal, Chaotic, Patriotic. Patriotic i Hateful w jednym, w jednej linijce. Coś się zgadza. Na YouTube sprawdźmy, może mają jakiś lyric video. Lyric videos? Jest to coś, czego się spodziewałem. Okej, okay, widzę, że tutaj to jest też płyta mem, chyba jak Czarci Świt, zobacz. O, to jest tutaj Worst Metal Albums, jest Czarci tak, Świt tak. I ten... O. Only Jesus Christ is tougher than nails. Chyba rzymscy legioniści tutaj by się nie zgodzili. Facebook.
No nie wiem, no jestem zdesperowany. Nie no, przecież od tego powinniśmy zacząć. Ta Ferdana jest metalum. Nie mogę nawet na metalum. Poważny zawodnik. Jest! Jest! You stand accused of standing against Planned Parenthood and being a sexist and a misogynist. So cheesy! Misogynist! Takiej przyszłości chce lewica. I bardzo dobrze! Islamofob! Racist! These accusations are not from outsiders, pagans, those outside of the church. These accusations come from your own brethren. My brethren feed the sheep from the Bible, the holy word of God that nourishes the mind. To brzmi jak jakaś zabawa w piaskownicy kilku typów, którzy lubią ubierać się w białe kaptury. Weźmy jeszcze jakąś jedną próbkę, może The Racist Genocidal Kill Machine. To brzmi obiecująco. Wystarczy, czy coś jeszcze? Wystarczy, proszę, dość. Ja się zastanawiam, na ile to jest na poważnie. Bo musisz przyznać, że jakby koncept szkieletorów krzyżowców, którzy zostali niesłusznie oskarżeni o bycie mizoginem, rasistą i homofobem, którzy ci krzyżowcy później walczą z hordami queerowych minotaurów, muzułmanów, to musi być produkt ciekawego umysłu po prostu. A temu ciekawemu umysłowi życzę, żeby odnalazł wewnętrzny spokój, bo widać, że tego spokoju brak. Zasłużone miejsce pierwsze i naprawdę, naprawdę widać ogromną przepaść między tym a Limp Bizkit Still Sucks. Limp Bizkit jest jedną z lepszych płyt tego odcinka, wow. Czy kiedykolwiek usłyszeliście coś takiego, że Limp Bizkit wypadł najlepiej wśród konkurencji? Chyba nieczęsto się to słyszy. I w tym odcinku to chyba wszystko. Dajcie znać, czy waszym zdaniem Tougher Than Nails przebija czarci świt? Czy te dwa zespoły mogłyby stanąć we wspólnej Cripple Fight walce? Cripple walce? Moim zdaniem w tej walce nie byłoby wygranych, tylko przegrani, ale z chęcią bym to zobaczył. Od nas to wszystko. To były Czeluści Internetu. Metalurgia. Z tamtej strony Piotr. A z tamtej Michał. Cześć. Cześć.